Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po ostatnim niedzielnym spotkaniu tej 23. kolejki derby Dolnego Śląska. Mecz we Wrocławiu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Zagłębiem Lubin. Bezbramkowy remis, czyli na pewno nie ulubione spotkanie kibiców piłki nożnej, chociaż emocji w tym meczu nie brakowało. Generalnie spotkanie było dość atrakcyjne. Na papierze faworytem byli goście, bo trzeba powiedzieć, że drużyna, którą objął Piotr Stokowiec, jest na fali wznoszącej i Zagłębie naprawdę może się podobać. Od tego chciałbym zacząć, bo powiem wam szczerze, że kilka tygodni temu wydaje mi się, że pewniakiem Zagłębie do spadku było, mimo tego, że nie zajmowali w tej strefie spadkowej zbyt wiele czasu, natomiast ich gra, ich forma, jakość indywidualna zawodników dawała wiele do życzenia. Dzisiaj ta drużyna jest kompletnie przeformatowana, szczególnie środek pola może się podobać, czyli Łukasz Łakomy plus Hinokio. Naprawdę tych dwóch panów robiło ogromną różnicę w tym meczu. Ich gra była i efektywna, i efektowna. Hinokio, piłkarz, który spędził ostatnie pół roku na wypożyczeniu w Stali Mielec na Podkarpaciu, tam naprawdę wyglądało to rewelacyjnie i w Zagłębiu potwierdza swoją formę. Pojedynki 1-1, zagrania do przodu, naprawdę to się przyjemnie ogląda. Natomiast Łukasz Łakomy, piłkarz, który jednym zagraniem potrafi akcję przyspieszyć, piłkę rozprowadzić, też wyglądało to bardzo dobrze. Wydaje mi się, duet, który spisywał się rewelacyjnie. Najsłabszym ogniwem w ofensywie Zagłębia był Erik Daniel. Moim zdaniem kilka takich prostych błędów, niewymuszonych, kiedy piłka szła po koronkowej akcji, ten piłkarz gdzieś tam zawsze zagrywał, no nie w to miejsce, gdzie trzeba. Napastnik Zagłębia doleżał, ale również kilka sytuacji, ten transfer na pewno na plus. Jeżeli chodzi o gospodarzy Śląska Wrocław, to byłem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała gra czy Jastrzębskiego, czy z drugiej strony Picha i Jana Sika. No nie wyglądało to rewelacyjnie. Wydaje mi się, że Jastrzębski z Herty, no już można powiedzieć, że transfer trochę nietrafiony. Piłkarz nie daje tyle, co chociażby w Hercie zanotował kilka meczów w Bundeslidze, natomiast niczym się nie wyróżnia w naszej ekstraklasie. Śląsk generalnie kontynuuje serię 7 meczów bez zwycięstwa. Zastanawialiśmy się przed tym spotkaniem, jak w ogóle wygląda sytuacja we Wrocławiu, czy posada Jacka Magiery jest bezpieczna. Ciężko powiedzieć, ja gdzieś tam po cichu sonduję, że rzeczywiście ten trener może za tydzień, dwa już stracić posadę, bo znamy realia ekstraklasy i generalnie takie serie, gdzie drużyna nie wygląda najlepiej, mimo tego, że jest jakiś określony plan i kierunek, często kończą się na tym, że trener kończy już pracę w danym miejscu. Natomiast fakty są takie, że po spotkaniu tabela wygląda następująco. Śląsk na pozycji 12 26 punktami, natomiast Zagłębie miejsce 15 i 24 oczek na koncie. Zagłębie tuż nad strefą spadkową. Po rewelacyjnym meczu z Wisłą Płock, zwycięstwo 3-1, gdzie również grali moim zdaniem bardzo dobrze. Kilka naprawdę groźnych, 100% sytuacji, między innymi ta sytuacja Chodyny w pierwszej połowie. W drugiej, przed świetną okazją, był Doleżal, Daniel, Patryk Krzyż próbował swoich sił. Żadna z tych prób nie znalazła drogi do bramki. Spotkanie jest zakończone wynikiem 0-0. Ja wam bardzo dziękuję. Kanał 365 Dni o Piłce. Zachęcam do przycisku subskrybuj pod tym filmem oraz do polajkowania materiału, a także do śledzenia innych moich filmów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.